No dobrze. Kolejny akt. Kolejny akt, bo się zmieniła stylistyka. Wjechaliśmy do portu. I musimy teraz z Fatrem pogadać. O, jak ładnie. Marmury. Marmury. O, tutaj mają inne bóstwo, widzę. Ale ładnie. Tu jest chyba najładniej teraz. Zobaczmy, czy z tyłu nie ma jakiegoś żyćka. Żyćka nie ma. Musimy na jednym dotrwać do końca. No ładnie, nie? Ładnie. No ta lokacja mi się najbardziej podoba, jest taka jaśniejsza wreszcie. Ale to może być taki już końcowy etap, o dziwo. Ale tak to wygląda. Patrzcie tego tutaj. Pomniki. Cudawianki. Zaraz się dowiemy, co mamy zrobić. Chyba będzie trzeba tym jakoś posterować, nie? Ej, wiecie co? Chyba tu sobie skręcimy na dół, nie? Tak, chyba tutaj na dół. Ale to naprawdę wygląda na ostateczną już lokację. Zdecydowanie. Dobra, coś jest tutaj. O kurde. Jakaś fiolka na krew, niedobrze. Niedobrze i musimy ją chyba zapełnić, nie? I tu będzie jakiś drugi chłop. Czyli tak, zapełnić dwie fiolki. Ciekawe jak, ciekawe od kogo. Może Wnusiu wróci, nie? A myślę, że powrót Wnusia będzie. Powrót Wnusia. Dobra, rozejrzyjmy się. Co nas tutaj czeka? Czyli tak, na razie zapełnić dwie fiolki, nie? Oj. Ale nie możemy tego wyciągnąć. A, czyli to jest takie... w jedną stronę troszkę. O kurde, tu jest jakiś byczek. Fernando. Tu jest składowisko odpadów. I tu jest główna zabawa. Okej, czyli najpierw mamy... żyćko. Żyćko mamy pełne. To można sobie uzupełnić. Kurde, jeśli to jest powoli finał, no to trzeba się uzbroić, nie? Ciekawe, czy będzie jeszcze jedna broń, bo z tego, co widziałem na sterowaniach, no to mamy mieć 4 bronie. Więc może jeszcze będzie. Czekajcie, bo tu jest tak. Tu mamy 2. Możemy sobie coś więcej dać? A tu jest nic. Dobra. To ładujemy. Ładujemy maksa. Dobrze, że nam dali, nie? Takie żyćko i amunicję. No ale z tego, co widać, to tutaj nic nie będzie już więcej. To może w jakiś inny sposób, nie? Bo 4 bronie mają być. Tak to wygląda. Są jakieś w ogóle dzbany. Dobra, to tego dzbana. Malowanego dzbana. Włożymy tu, nie? No to wygląda. O, co mu się dzieje? Oj. Chyba trzeba w to strzelać, nie? I co, i tak 2 razy? Wątpię, żeby to takie łatwe było. Kurde, to jest... ten to jest Wnusiu Wnusia. Ej, ale patrzcie, daję następnego już. Oj. Oj, ten ma jakieś tutaj jajca. I to może być broń. Kurde, to może być broń ostatnia. Dobra, no to chyba... chyba się szykujemy na jakąś bitwę. Tak to wygląda.
To możemy dać tu. Dajcie spokój. Dajcie spokój, jak to wygląda, nie? Dobra, aż tak? Okej, mamy jedną tubkę. Dobra, to idziemy z tą tubką. Tylko gdzie tu się szło teraz? A, z powrotem, nie? Czyli te drzwi się tylko otworzą, jak damy tam pustą, powiedzmy, nie? A tą możemy umieścić chyba tu. Dobra, fajnie. I bierzesz, co? Ojeju, to jest jak ten. Z The Last of Us. O, i tutaj drugie. Dobra, czyli idziemy na bossa. Ojojoj, to wiecie co? Muszę sobie przeładować wszystko. Jak byk idziemy na tego bossa. I on tam ma jakąś, nie wiem, wyrzutnię czy coś. W ręce. Ewidentnie tak wyglądało. Dobra, najpierw skorzystamy z tego, a później... Później duże. Duże działko. No dobra. Jesteśmy chyba gotowi, nie? Troszkę żyćka jest. I teraz muszę po prostu włożyć... A, tu co jest grane? Tu jest jeszcze jedno? O, jeszcze jedno. Ciekawe, w jaki sposób to otworzymy. Może po tym bossie dopiero, nie? Pierwszy raz wiem, co tu się będzie działo. Bo to wszystko ładnie pokazali, że ten jest teraz... Ten jest bossem. Takim mini bossem, powiedzmy. O, wstaje. Dobra, ma jakąś flintę. To jest taka... O kurde. To jest taka wyrzutnia. Albo coś takiego, no. Trzy strzałówka. To podobna do naszego shotguna. Dobra, uciekamy. I co on robi? Dobra, on ma takie czerwone tam, nie? Kurde, patrzcie tego creepera. On ma takie czerwone, muszę w to czerwone chyba strzelać. Tylko nie wiem, czy od razu. Patrzcie, jakieś granaty. No, to jest wyrzutnia. I normalnie lutuje granatami. Chyba pierwszy taki... Jakiś interaktywny ten przeciwnik, nie? Że jakąś broń ma. Ale nie wiem, jak ja mam tu go zaskoczyć. On raczej nie będzie przeładowywał, nie? O, teraz, dobra. Dostał. A, czy on przeładowuje? Nie, wtedy jest skorupa. Dobra, to szkoda strzałów. Czyli tak. Musimy mu unikać tych strzałów i on w końcu będzie przeładowywał. No cóż, no teraz trzeba kulturalnie poczekać. Troszkę się wychylić. Kurde, za bardzo. Te granaty też lutują trochę, nie? Ej, co on robi? Dobra, dawaj tu. Okej. Dobra, tutaj obalony. Ale chyba ma jeszcze z drugiej, nie? Z drugiej ma jeszcze wiaderko. Nie wiem, w które strzeliłem, ale chyba dwa strzały na jeden są w porządku. I dobre, nie? Na razie spoko idzie. Czyli on na razie ręką tutaj. I tam ma jakiś w ogóle plecaczek, on se wyposażył na wędrówkę. Kurde, co za cwaniak. No strzelaj, strzelaj. Dobra. No i co? I udało się? Nie. Jeszcze nie.
Dobra, ale tamtej mocniejszej nie będę używał, bo to jest takie... Powiedzmy precyzyjne strzały. Kurde, ale jest stresik, wam powiem. Czyli to jest z jego prawej, nie? Z jego prawej jeszcze. Troszkę tego zdrowia mamy, o dziwo. Kurde, w złej minucie to powiedziałem. Dawaj, dawaj. Okej. No i co? Chłopie? Jeszcze wstaje? Kurde, i co teraz? Gdzie ty masz tą torbę teraz? Czekaj, muszę ci się przypatrzeć. Nie wiem. Coś z przodu? Ej, mogę to wziąć? O kurde. Dobra, teraz granatnika bierzemy. Albo nie. Dobra, ma na brzuchu. Kurde, to jak Nemezis teraz, nie? Jak Nemezis. Dobra, czyli teraz ma na brzuchu. Ale ma do wzięcia tą rakietę, o dziwo. Kiedy on ten brzuch pokaże? Ej, szybszy jest. Kurde, może postrzelam. Nie, nie za bardzo. A tym granatnikiem? No, dawaj, dawaj. Kurde, nie za bardzo. A może tym? Może tą zwykłą ciupagą, co? Dobra, spróbujmy. O! Kurde, nie wiem. Nie wiem, ale chyba tym. Chyba tym bym musiał rozbrajać. Tą zwykłą ciupagą, nie? Kurde, on się wtedy... A dobra, on się wtedy otworzył. Okej. Ale mi też przylutuje zawsze. Kurczę, czyli bym musiał ciupagą i przełożyć szybko broń? Czy to jest w ogóle możliwe? Dobra, ale spróbujemy. Czyli tak, ciupaga i później broń. Kurde, ten mam nieprzeładowany. Okej, spoko. To taki jest plan. Tylko on nie zdąży, on naprawdę nie zdąży. A, nie zdąży, nie ma szans. Kurde, to nie wiem. Albo dwa razy ciupaga? Czy to jest w ogóle możliwe? Kurde, bo to tak się napina, nie? Nie wiem, dwa razy ciupaga chyba i tak. Dziwna sprawa. Bo ona tak nie działa szybko. Albo ogólnie w tą rękę? Kurde, nie wiem. Nie, tej ręki nie rozwalimy.
Dobra, co mam jeszcze tutaj? No, troszkę nabojów mam. Oj! Dobra, dostał. Dobra, czyli w ten sposób. W rękę i później on się otworzy. Kurde, ale mam mało już. Kiepska sprawa. Ewentualnie ciupagą będzie trzeba. Nie, nie wygląda to dobrze. Dziwny bosik. Dobra, dostał. No i dobra, czyli tą ciupagą się da. Ej, kurde, zostawił tego. No dobra, biorę granatnik. Ale jazda, to wiecie co? Ciupagą można. Tą pierwszą bronią. Co ciekawe. No teraz... Kurde, ale magazynek. 4 granaty, nie? Chociaż nie, tam chyba 8. Bo on przeładowywał po 8. Mamy drugiego stwora. Dobra, mamy drugiego stwora. To idziemy z nim tu, nie? I to chyba będzie pół dopiero. Tak, to będzie pół fiolki, bo pół mieliśmy na początku. Czyli teraz jeszcze jedna. Jakoś trzeba tam się dostać. Ale heca. Kurde, masakra totalna. No i teraz mamy pół. Czyli jeszcze jednego takiego. Malucha. Tak, na razie nic. Oj. O nie, on się zespolił z tym. A, czyli teraz mam tylko granatnik. Tu jest magazynek? A tu jest ten. Czyli tu jest kolejny przeciwnik. O, coś tu mogę zrobić. Nie wiem, granatnika użyć? No, dobra, teraz tylko granatnik. I patrzcie to, jaka jazda. Ale to było na czuja. To było totalnie na czuja już. Ojejo. No to tak. To nie był jeszcze finałowy boss. To jest finałowy boss. Znaczy może nie finałowy, ale z tej lokacji, nie? I znowu w środek mam lutować? Dobra, granatnik na granatnik. Ciekawe, jak ja mam mu ten brzuch otworzyć, nie? Dobra, mamy 3 granaty. Poczekamy do 8, jak zwykle. No i co teraz? Oj! Dobra. To było sprytne. Co tam jeszcze masz? Nie mów, że koniec. O, wnusiu. Ojeju. Co ty przeszedłeś? Dobra, czyli to będzie finałowy. To wiecie co? Jeden granat wystarczył.
Jeden granat wystarczył. Wiecie, jaki to granat, nie? Wiecie. Wiecie, jak się nazywa ten granat. Prasowanko. Kurde. Dobra, czyli teraz jest napełniony ten drugi. Okej, w porządku. No to idziemy z tym, nie? Kurde, ale ten pasożyt jakby, nie? Który nas zaatakował, ten obcy, na początku. On się tutaj rozprzestrzenia już. O kurde, będzie źle. Będzie źle, ale oddamy sobie drugą fiolkę. I tu jakieś dwóch jeszcze bossów mamy, nie? Ej, co jest grane? Aha. I nie mogę się ruszyć. Znaczy nie mogę tego oddać. No to wiecie co? Gdzieś tutaj jeszcze niżej. Dobra, tutaj, tak? Okej. No, tu coś się będzie działo. I tu musimy strzelać. Okej, czyli w ten sposób to działa, ale jazda. A tu? A, tu w ogóle nie mogę używać rąk. To jest masakra. What? Okej. Dobra, uwolniliśmy się. Teraz sprawdźmy tu. A, dostałem granaty. Kurde, zarosło. Niedobrze. Dobra, tutaj zarosło. Tutaj mamy kolejny level. Tutaj też można jakby troszkę zginąć. Odciąć sobie tego. A co jest tu? A, tu jest piątka. Gdzieś by trzeba zupgrade'ować, nie? A, tu potrzebuję rękę. A mamy gdzieś w ogóle żyćko? Piątka. Dobra, muszę się rozejrzeć, gdzie tu można zupgrade'ować. Tu jest czwórka. A, czyli tu byśmy sobie przeszli. Dobra, no to tak. A, tu jest żyćko. Dobra, tu jest żyćko. To dziwo działa. A to dobrze, że nam dali żyćko jeszcze. Po tym bosie, nie? Dobra, dawaj, nie wiem, na maksa. No, dawaj, bo tu się wykrwawimy. Teraz tak, tu gdzieś jeszcze widziałem do odcięcia. Tak, i tam sobie przejdziemy i tam może piątkę zdobędę. Dobra, tam może piątkę zdobędę. Tylko to bardzo szybko trzeba działać. Okej, to jest otwarte. I co dalej? A, tutaj. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. A! Wiecie co? Tutaj to się w miarę otwiera. Tam muszę chyba strzelić dobrze, nie?
Dobra, chyba poszło. Okej, okay, tutaj zdobędę piątkę. Bo kurczę, musimy się naprawdę wykrwawiać. Ja cię kręcę, no nie ma tej ręki. Co za paranoja. Czyli tak. Nie, tu jeszcze nie, tu jeszcze nie. Musimy wytrwać. Czyli teraz nie można żadnych błędów robić. Potrzebuję piątkę i tam od razu lecieć. To jest nienormalna gra. Gra jest totalnie nienormalna. Dawaj. Pokazuj. Super. Mamy piątkę. Piątka i koniec. No nie wiem, no nie wiem. Czy nam wystarczy zdrowia na takie akcje? Mam nadzieję. Tylko teraz trzeba się skupić, gdzie my mamy iść. Dokładnie, nie? Tutaj. Czyli weźmiemy sobie stąd. Szczerze mówiąc, to jest jakaś paranoja, nie? To jest jakaś paranoja. Bo my tracimy cały czas zdrowie. Dobra, dawaj, dawaj. Nie wiem, ile to czasu trwa, ale musimy otworzyć te drzwi. Okej. Kurde, nie zdążyłem. Mam nadzieję, że gdzieś tu będzie ucięcie znowu. Bo coś tu mamy, nie? Ej, kurde. Tu by można tego... Może tego pająka ściągnąć już na dobre. Do, okej, okay, okej, okay, no to tak. Czy jest gdzieś bliżej odcięcie łapy? Gdzieś bliżej? Chyba nie. Dobra, to bierzemy stąd. Spróbuję tu dobiec. Ale to jest ostatnia szansa, nie? To jest ostatnia szansa na przeżycie już. Dobra, dawaj. Chyba z półtora paska leci, nie? Półtora paska. Teraz nie będę musiał już tego pokazywać. Może damy radę. No, dawaj, dawaj. No, położył się, spoko. To jest chyba to. Kurde, to jest chyba to. Ale gra jest absurdalna, nie? Absurdalna. Nie wiem, jak to się skończy, ale na razie jest źle. Jest źle. Okej, mamy rękę. Wolną. Co teraz? Bo to jest on, nie? Ten z tyłu. Kurde, wziął to. No nie wiem, wyjść? Chyba się udało. Ej, dobra, jesteśmy wolni. Patrzcie tego gnyba. O, wziął nam fiolkę przecież. A, to tą fiolkę jeszcze muszę wrzucić. Nieporozumienie. Dobra, ledwo idziemy. Czyli teraz bym musiał się udać do... Kurde, teraz bym się musiał udać na dół, nie? Z powrotem tam do tego ciała. Może tu byśmy przeszli. Bo tu mogę teraz rękę asasyna użyć. Nie no, to jest... To nawet nie jest horror, to jest jakiś dramat po prostu. Bo tu horroru jakoś nie ma, nie? Tak bardzo, bardzo. Ale przygniata ta gra. Przygniata. Za mocna jest. No i też taka za ciężka, nie? Dobra, i teraz co? Gdzie my jesteśmy? Tutaj z powrotem? Chyba tu, nie? On ledwo idzie. Dobra, spróbuję tu.
Czyli tak, teraz jak oddamy tą fiolkę, to ten drugi chłop się zbudzi, nie? To będzie nasz główny boss dopiero? To ile my idziemy? Tutaj się szło? Teraz jakoś tak wolniej, nie? Tak, tutaj się szło. Ale masakra. Powiem wam, że to jest nienormalna gra. Ale wy to wiecie, nie? Wy to wiecie. A, czyli tutaj... Tu sobie zejdziemy. Chociaż tu jest początek. A, tu jest początek, to dobra. Czyli tu wchodziliśmy. A, i teraz do góry. Dobra, teraz tutaj do góry. No i dziwne. Dziwne. A, bo my weszliśmy z dołu, tak? Dobra, to spróbuj tutaj do góry. Jeszcze w takim stanie? Chłopie, ty się wykończysz. Dobra, czyli jesteśmy tutaj, tak. Jeszcze nie wiadomo, co z tym zrobić, nie? Z tym na środku. Kurde, ale jest finał. Jest finał. O, gościu... Aha, chciałem powiedzieć, że gościu wygląda nieźle. Już prawie ma swoją skórę. Ale nie, to w nosie już wyglądał lepiej. Czyli teraz tak, tutaj z tej strony to było. Musimy zejść na dół, tam była druga... Druga fiolka, ten drugi chłop. Ciekawe, co nas jeszcze tutaj czeka, bo... Mam nadzieję, że bossa to już pokonałem. Może my jesteśmy głównym bossem. Dobra, jesteśmy, wreszcie. Koszmar. Koszmar, ludzie. Takiej ciężkiej gry to jeszcze chyba nigdy nie grałem, bo horrory nie są takie... Takie mocne, nie? Tam można się trochę pobać i tyle, ale... Ta jest po prostu mega taka... Z mocnym ciężarem. No i te zagadki, kurczę, to szukanie wyjścia to... Strasznie męczy. Okej, okay, czyli mamy... Mamy dwóch chłopów i co teraz? O, to się uruchomiło. To jest droga krzyżowa. Droga krzyżowa, no. Okej, okay, przyszedł szef szefów. Będzie działał. Będziemy wyglądać tak jak tam na tych... O nie... Dałbyś już spokój, nie, chłopie? Dałbyś spokój. Naprawdę. Co? I on mi łeb odkroił. Ej, dobra. Chyba mi podłącza jakoś mózg, nie? I może się z tamtymi połączymy. Nie wiem, czy tego chcę, ale... Ej. No, teraz jesteśmy tym. Ej, muszę zobaczyć, jak my wyglądamy. Czyli to jest takie połączenie jakby. Czyli tak wyglądamy jak ci, tak? A tu jest... Nowy człowiek, udoskonalony. Adam Smasher. A gdzie my jesteśmy? Czekajcie. Mogę przełączyć. Tu jesteśmy my. I patrzcie to. Ale ten jest troszkę inaczej połączony. Mogę mu coś zrobić.
Ej, tu można się przełączyć. Dobra. Można się przełączyć. A co tu jest dalej? Tu jakieś wrota do Mordoru. O, mamy tak. Mamy, proszę państwa, asasyna. Ja zobaczę, co tu mogę najpierw zrobić, bo tam jeszcze tego chłopa można było. I na pewno będzie trzeba w kooperacji podziałać, nie? A sprawdź to najpierw. W jaki sposób ja mogę przełączyć? W taki sposób. Dobra, tu mogę przełączyć. I teraz na przykład tego chłopa bym wziął. Tam jakoś te drzwi by trzeba otworzyć, nie? O, tą ręką może. Takim nożem. Dajcie spokój. Dajcie spokój. A dobra, my teraz idziemy. Kurde, tego ciacha. Musisz go ciachać? I to jest nasz główny bohater. Patrzcie, jak skończył. No, prawdziwy bohater. Dobra, mam nadzieję, że to jest koniec koszmaru, bo to już jest przesada, nie? To jest przesada, czyli tak. Ten tutaj operuje. Patrzcie, jakie ma plecy. Nie wiem, pójdę tu na platformę, bo czasami tak się otwierają też. O, proszę bardzo. Jesteśmy godni. Nie, ale to jest dramat totalny, nie? Ta końcówka to już... Ja myślałem, że ten początek z Wnusiem to już jest przypał, ale... To? Dobra, idziemy. Zobaczymy, co tam będzie, ale... Chyba końcówka. Nie, powiem wam, że chora giera, nie? Totalnie chora giera.
To jest to? Tak to się kończy, co? To jakiś taki Dziadek Mróz z tego wyszedł. Dziadek Mróz. Szczerze mówiąc, nie wiem, co autor miał na myśli, ale czy to jest koniec? Może koniec. Napisy. Będą napisy. Może nie będzie napisów. Ej, nie ma napisów nawet. No nie wierzę. Nie ma napisów nawet. Chyba nie chcieli się przyznać, kto to robił. No powiem wam szczerze, dramatyczna gra. Jednym słowem, można to tak określić. Tak to się skończyło. Myślę, że takie... Bez cięć to tu jest jakieś 3-3,5 godziny, ale bardzo dużo było krążenia, rozwiązywania zagadek. Naprawdę wymęczyła ta gra. Szczerze mówiąc, wymęczyła. Jedna z takich cięższych. I szczerze mówiąc, nawet nie wiem, o co tutaj chodziło na końcu. Dajcie znaka, jakie macie interpretacje, czy wam się podobało, czy graliście. Myślę, że Scorn do takich dziwnych gier zdecydowanie zaliczę i moim zdaniem takie rozczarowanie. Nie miałem tutaj jakichś większych oczekiwań, ale i tak jest rozczarowanie, to o czym świadczy. Także koniec tej serii. Myślę, że teraz będą jeszcze lepsze produkcje, bo ten Scorn tak oceniam 5 na 10. No stylistyka. Tylko ten klimat i stylistyka trzyma tą grę, ale sam gameplay, zagadki, no niektóre były ciekawe, ale ogólnie to szukanie przejść, szukanie rozwiązań, to moim zdaniem totalnie wymęczyło. I tak jakby ktoś, nie wiem, 20-25 lat temu robił gry takie bardzo nieprzystępne, nie? Więc no średnio, nie? Średnio ten Scorn, ale może wam się bardziej podobał. Dajcie znać, co o nim myślicie. No i widzimy się już teraz w kolejnej fantastycznej grze. Tutaj myślę, że nie będzie żadnych wątpliwości, że będzie to udana produkcja. A Plague Tale Requiem już niebawem. Wyczekujcie pierwszych odcinków na kanale. I dzięki za oglądanie całej serii Scorn. Do zobaczyska. Hej, hej, hej. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.